Cześć, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, sobie lecę w dół, a dzisiaj witam was w 11 odcinku Dzień z Życia Admina, ale tym razem nie jesteśmy na Easy HC. Czekajcie, a, przeleciałem, a nie, już tu piszę, elo YouTube, bo postanowiłem już im napisać, że robię sobie event i go nagram na YouTube, tylko niestety nie wiedzę, jaki to jest event. Tu gdzieś podlinkuję na górze, gdzie pojawi materiał Matiego, odnośnie tego, w którym to on robił event ban czy szpan i on tam rozdawał skrzyneczki. Ja postanowiłem, że te skrzyneczki od niego jakby skopiuję i sobie je przerobię na własny sposób tego freebuilda, dodając i odejmując parę fajnych tam rzeczy. Tak więc na początek sobie wybierzmy na pierwszą ofiarę. Pytam się, kto chce być pierwszą ofiarą, oni oczywiście nie wiedzą, jak on to będzie, na czym to będzie polegać. Ostatnio tam dużo łapek widziałem w górę i to wszystko, i się wakacje zaczęły, bo nagrywam 24 czerwca o godzinie 19.45. Chcę sobie być pierwszą ofiarą? Okej, okay. W takim razie tepnijmy sobie Nidu. Okej. Okay. Nidu tu się przeteleportował. Okej, okay, Nidu. Sobie od razu wezmę trochę skrzyneczek. To jest skrzyneczka. Weźmy sobie na przykład 20, dobra. Dajmy ci jedną skrzyneczkę. Spytam się, czy gotowy. I otwieraj. I zaraz zobaczymy, co nasz kolega wylosuje. O, wylosował 1000 hajsu. Tak więc cię od razu tepnę sobie na spawn. Okej, okay, dobra. Nie będziesz szalony, bo dopisuj. Nieważne. Okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że nie poleci dużo osób, bo teraz jest koło 20. Dobra. Gotowy. I zobaczymy zaraz, co wylosuje. O, 500 hajsu. Bardzo ładnie. Od razu go tepnę na spawn. Oni chyba jeszcze nie wiedzą, co dla nich szykuje. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Nie będzie może teraz... O, gnida nie będzie. VIP będzie teraz gnida. Okej, okay, chodź tu bardzo. Spytam się od razu, czy oczywiście jest gotowy. Dobra, wrzucamy sobie skrzyneczkę, zaraz zobaczymy co. Jesteśmy wewnątrz kurczaczka. O lol. O, trzcina jest, no dobra. Tepnijmy go na ten. Trzcina akurat jest bardzo pożądanym tutaj materiałem. Dobra, teraz tepnijmy sobie... O, elektron tutaj bardzo często jest. O kurcze. Dobra, nie będzie teraz suchy, jak on tak spami. Chodź tu do mnie. No otwórz, szybko. O, trzcinę dostał. Dobra, tepnijmy się na spawn. Albo napiszę jeszcze... Żeby mi nie spamili. Kogo teraz weźmy sobie? O, miałem ciebie przeteleportować, to chodź. Chodź do mnie, chodź. Proszę bardzo. I zaraz dostaniesz skrzyneczkę i proszę bardzo, proszę otwieraj. O, bardzo ładnie skrzyneczkę wylosował. Od razu go sobie na spawn tepniemy. Przeteleportujmy sobie... No nie! Drobny lag tu mógł być, bo... A... Bo po prostu przeteleportowałem się między światami. I będzie TP Okonek, Mister Pekel. Ja sobie od razu zejdę. O, Okonek jest od razu. Proszę bardzo, rzucam. No, ktoś musi bana w końcu wylosować, nie? No nie. No nie wierzę. To miał być skrzynki, które ich odłuszył skrzynek. O, pomocnika Ali Gdańsk. Dobrze. Weźmy sobie pomocnika. Dobra, proszę bardzo. Dla Alicji tutaj skrzyneczka, proszę bardzo. No, otwórz. Czekajcie, coś tu się ewidentnie chyba... Nie! Czekajcie, zaraz się to naprawi, spokojnie. Spokojnie. Zaloguję się i zaraz to wymarzemy.
wymarzamy to sobie wszyściuteńko. Coś tu się ewidentnie stało. Jestem pierwszym, ale jestem na odcinku. Jestem pierwszym chyba, który wylosował bana, super. Dobra. No bo dobra, czekaj tu sobie, teraz kogo zapnijmy. Może być teraz ten gamer, TP. Gamer. Okej, gamer. Witaj bardzo serdecznie. Proszę, to dla ciebie skrzynaczka. O, na 2 minuty wylosował bana. Pierwszy chyba, coś się odblokowało po mnie. O, już mam 6 minut nagrania, bardzo fajnie. Niech będzie teraz Antoniusz, Mr. Peke. Okej, chodź tu, Antoniusz. Proszę bardzo, to dla ciebie jest skrzynka, jeszcze mam 9. Co ty tu otworzysz, no powiedz mi. O, 5000 golda. Bardzo dobrze, zaraz zobaczymy, ile ma Antoniusz. 7000, bardzo ładnie. 5000 to bardzo ładny wynik. Od razu go sobie tepniemy na spawna. Widzimy, że już gamer mi tu spami. Tak więc, Napiszemy, żeby nie spamili. No i dobra. Więc dla ciebie jest skrzyneczka, Eryk i Erykit. O, bana na 5 minut akurat dostał. No niestety. O, czemu na 30 minut? Co ja? Coś zepsułem ewidentnie. Czy tamten też dostał bana na 30 minut? No dobra, dobra, nieważne, na 5 minut spokojnie, zaraz ich się tutaj odbanuje. Coś pokręciłem, to ewidentnie, dobra. TP może nie będzie. Okej, jeszcze kapustka. Dobra, kapustka, chodź tu serdecznie, witam cię. O, trzcinę wylosowałeś, 5 trzcin, jest bardzo dobrze, ona szybko się rozmnaża, a jest bardzo pożądana. Tak więc możecie już na spawna. Kapustka, taki bardzo dobry gracz w piłce nożnej. Nie prosi mnie o pomocniku, bo i tak nie dam. O, niech będzie Mateusz, okej. Mateusz, on tu chyba coś nam pomagał budować kiedyś, chodź tu bardzo. I proszę. Otwórz sobie. 5000 golda, to jakieś za łatwe jest. Następnym razem dam więcej tych. O, dobra. I będzie byczek. TP, byczek. Chodź tu, byczek. Jeśli biedny jesteś kompletnie, tylko elytry masz. O, 1000 golda. Szybko poszło. Masz 1000 golda. Ktoś jeszcze. Nigdy tu już byłeś. No nie. Teraz Erykit będzie ten. Dobra. Wylosujmy sobie może teraz kogoś, bo ja nie wiem, czy ktoś jeszcze mi nie został. Tak właściwie patrzę. O, Klarus jest. Dobrze, Klarus, mój pomocnik. Chodź tu, Klarus. Ty też sobie otwórz skrzyneczkę. Mam 8 minut nagrania. Kompletnie czekacie chwilkę. O, trzcinę wylosował. Super. I jeszcze jest. Jeszcze jest Venito gdzieś. Chodź tu. Musisz też skrzyneczkę otworzyć, żeby było. Proszę bardzo. Otwieraj. Na co czekasz? No widzicie. Dzień dobra. Kto tu jeszcze? Elektros był. Szalony był. Chyba już wszyscy byli. Tak więc, znając moje szczęście, teraz postanowię ja 3 otworzyć. Okej, 2000. Dzień 500. Dobrze, to teraz trochę inaczej. Dobrze, jeszcze wam pokażę elytra. Nie wiem, czy mam wtedy pokazać w tamtym odcinku, ale tym razem pokażę, że jak to się lata, czyli więcej stajemy sobie tutaj. Nie musimy na shifcie, ale skaczemy, przyciskamy spację i sobie szybujemy. Ważne, żeby nogi były złączone, bo jak tak zrobimy na przykład do góry, to nam nogi zaczynają latać po prostu. I później możemy tak sobie zrobić, patrzcie. I sobie latamy w Minecrafcie. Bardzo fajna rzecz dodana w 1.9. To mi się bardzo podoba. I każdy może polatać bez względu, czy ma VIP-a, czy nie. Na początku myślałem, że tylko dla VIP-ów zrobię, ale teraz jest to dostępne dla wszystkich, więc myślę, że to jest takie fajne ułatwienie. I niedługo być może pojawi się też, jakby to powiedzieć, globalny taki market, że będziecie mogli sobie tam sprzedawać różne rzeczy. A ja wam już dziękuję za oglądanie tego odcinka wspaniałego wręcz. I zapraszam tam na mój serwer przeważnie. Tam możecie łapkę w górę zostawić. I tu gdzieś się wyświetla jeszcze raz Matiego
odcinek, tam dajcie mu jakiegoś lajka, bo tam trochę może być, że zerżnąłem mu pomysł, no ale on się nie obraził. Tak więc trzymajcie się, cześć i zapraszam was tutaj serdecznie na mojego skyblocka. Elo.